Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, trochę się pospieszyłam i no. Mamy sporo rzeczy do zrobienia i jestem ciekawa, czy się wyrobimy z Atanosem w jednym odcinku. Z Atanosem? Z wyspą Atanos. Co ja dzisiaj tak bardzo nie umiem odmieniać w ogóle niczego przez przypadki i tak dalej. Mieliśmy się udać... O, widzę, że mi się tarcza naprawiła. Kurde, jakie to jest dziadostwo, powiem wam. Poczekamy, aż nam się znowu zbaguje, a na pewno taki moment będzie. Trafimy? Trafimy. To się możemy troszeczkę pobawić chyba. Też ma tą. No niestety, ale jest ciężko, jeżeli chodzi o to strzelanie. Niestety, ale nie tylko, wiecie, oni obrywają, ja też obrywam. Zginiemy tutaj na tych konsaczach, jak ja nie zdejmę tej tarczy, bo to jest dramat. Co one takie agresywne są? To jest masakra. Powiem wam, że nie podoba mi się ten styl walki, szczególnie na tym etapie. Także ja wiem, że ona nam daje bardzo dużo ochrony. Ale niestety pochodzimy bez niej. Bo z nią jest trudniej, a ja mam na razie dosyć poziom trudności w tej grze. Zaraz pójdziemy jeszcze porozmawiać tam do kopalni z jedną osobą, bo nie bez powodu się tam zatrzymałam, dlatego że tam jest jedna ocalała postać. I warto by tam było się dostać jednak. Jezus, co jest z tymi przeciwnikami nie tak dzisiaj? No gin już, matko bosko. No, ja się ci tak nawkurzam, że to jest chyba hit. Mamy jakieś leczenia pod te założone? Nie wydaje mi się. Chyba nie, w ogóle nie wiem, czy mam jakieś zwoje. To jest bardzo dobre pytanie zresztą. Co by zdjąć? Przemiany w krwiopijce na pewno zdejmiemy. Szczerze, to też. Mam jakieś leczenie. Jest ciężkich ran pod szóstką, może być. Niewiele mi to pomoże, ale jednak mamy więcej HP niż mieliśmy. Okej, lećmy w takim razie do kopalni. Tylko jeszcze tutaj sobie zerkniemy, czy czegoś ciekawszego nie ma. Są rogowe muszle, dajcie żyć, nie będziemy już tego zbierać. Tu są jakieś wilki czerwone. Demoniczny wilk. Na hita spada. Przynajmniej teraz wiemy, że za każdym razem będzie nam wchodził kryt. To jest na pewno bardzo pomocna rzecz. Z nich coś leci. Jest skóra wilka w teorii. Chociaż jak na mój gust nie powinna lecieć. Bo to troszeczkę psuje mi imersję. Siema dziki. Serio, jeszcze dostałam od tego dzika? Dobra. Jak widzicie, już jesteśmy praktycznie po tej samej stronie, co żeśmy byli. Tylko sobie pora odtorować. O matko, tam jest więcej tych shitów. Ajajaj. Czymś bym tam pierdzielnęła w nich, tylko to jest taki problem, że niestety na nich na przykład zniszczenie ożywieńca nie działa, bo to nie są ożywieńcy. I to jest bardzo duży problem. Chyba, że zniszczenie zła by zadziałało, ale wątpię. Nie, a w teorii moim zdaniem powinno działać akurat zniszczenie zła. No bo co jak co, ale zła to ja nie jestem. Dobra. Jezus Maria. Idziemy do kopalni. Tylko przyda nam się pochodnia, bo nic nie będziemy widzieć. Także przeskrolujmy cały ekwipunek. Powiem wam, że ja chyba wywalę cały ten ekwipunek do skrzyni za niedługo. Mamy jakieś itemsy, ale to są głównie grzyby. Tam byliśmy po drugiej stronie. Tutaj mamy postać. Za chwileczkę już do niej podejdziemy, tylko sobie zbierzemy. To
Tutaj byliśmy orka, jak pamiętacie. To był zwiad taki. Ciekawe, że mimo wszystko orkowie nie dotarli, ale ożywieńcy tak. Czyli w sumie nasze zlikwidowanie tamtego orka zwiadowcy coś dało, bo to znaczy, że nie dostali odzewu. W sumie. Czyli jakby no na plus. Ralf, ty tutaj. Chwała Innosowi. Przeżyłeś atak nieumarłych. Tak, chwała Innosowi. Och, Rolandzie, jaka to była okropność. Całkiem opadłem z sił. Uspokój się, Ralf. Opowiedz mi w szczegółach, co się stało. Gdybym sam wiedział, wszystko wydarzyło się tak nagle. To przyszło w nocy, kiedy większość z nas spała. Obudziło mnie bicie na alarm i krzyki Herberta, że do ETH Anosu zbliża się wróg. Kiedy zapytałem go, co to za wróg, on odpowiedział mi, że to są ożywieńcy, przysłani prosto z Królestwa Beliara. Początkowo pomyślałem, że Herbert wypił za dużo rumu i ma jakieś zwidy, ale potem przyszedł Bruno. Stanowczym głosem wydał polecenie, że wszyscy natychmiast mają się zebrać na dziedzińcu i w pełni wyposażenia. Kiedy to zrobiliśmy i stanęliśmy na dziedzińcu, wtedy Margot wygłosił nam płomienną mowę. Powiedział nam, że atak orków był nieunikniony, ale ponieważ ci okazali się zbyt czujliwi, aby osobiście wystąpić przeciw nam, więc wezwali na pomoc samego Beliara. To szamani orków skierowali przeciw nam ogromną armię nieumarłych i te hordy w obecnej chwili atakują wyspę. Wśród nieumarłych orków są jakieś szkielety w czarnych szatach, nieumarli magowie, harpie, demony i tylko Inous wie, co jeszcze. Muszę powiedzieć, że patrzyliśmy na Marboda z rozdziawionymi ustami i wymienialiśmy spojrzenia ze zdziwienia. To wszystko wydawało się tak nieprawdopodobne, że nie mogliśmy w to uwierzyć. Ale potem spojrzałem na kamienne twarze paladynów, którzy cały czas stali bez ruchu i zrozumiałem, że to wszystko jest prawdą. Gościu, w tym momencie moje serce jakby zamarło. Ale potem nastąpiło coś strasznego. Czy kiedykolwiek słyszałeś ryk demona? Tak, no to wiesz, jak okropny jest ten ryk. Nam wszystkim zbrojnym, zimny pot spłynął po całym ciele. I tu Marbot wydał rozkaz, aby wszyscy natychmiast ruszyli przeciw wrogowi, ponieważ już została zaatakowana wioska. Mówię ci, omal nie rzuciliśmy się do ucieczki gdzie popadnie, gdyby nie przykład, który dali nam paladyni. Co takiego zrobili? Stanęli w szyku i w milczeniu skierowali się do wyjścia z zamku, na czele z Marbodem, Olierem i Herbrantem. Byliśmy po prostu wstrząśnięci. Paladyni nawet się nie obrócili, aby zobaczyć, czy idziemy za nimi, czy nie, jakby to dla nich było zupełnie nieistotne. Wiesz co poczuliśmy? Wstyd. Ale kapitan zamku powiedział, abyśmy się opanowali. Powiedział, że z pomocą Innosa zniszczymy wroga, więc poszliśmy za paladynami. Czuliśmy, że idziemy na pewną śmierć. Ale byliśmy gotowi walczyć, więc duch bojowy powrócił. Nawet wygląd armii nieumarłych nie mógł nas przestraszyć, kiedy zobaczyliśmy, jak pewnie i odważnie maszerują paladyni w ich stronę. Rolandzie, jestem gotów przysiąc, że nawet udałoby się nam odeprzeć tych ożywieńców, gdyby nie zdarzyło się coś potwornego. Co? Spostrzegliśmy, jak przywódca nieumarłych wymawia jakieś zaklęcie. I po tym nastąpiło coś, od czego nam wszystkich krew w żyłach zmroziło. Wszyscy zabici powstali. Jako nieumarli. Nawet szeregi paladynów zachwiały się na taki widok. Nikt nie spodziewał się czegoś podobnego. Tylko Marbot pozostał opanowany i głośno rozkazał, aby kontynuować walkę. Ale wszystko było na próżno. Nie zdążyliśmy nawet ochłonąć, jak zostaliśmy zaatakowani z dwóch stron. Nasze szeregi topniały w oczach. Kiedy Marbot i pozostali paladyni padli, rzuciliśmy się do ucieczki w las. To znaczy, próbowaliśmy, ale mało komu udało się ukryć. Zaprowadzę cię na statek. Lepiej nie, Rolandzie. Nie ma takiej potrzeby. Zostanę tutaj. Ale na statku byłbyś bezpieczniejszy niż tu. Możliwe. Ale znów przedzierać się przez hordy nieumarłych. To nie dla mnie. No cóż, pokaż mi swoje wytrychy. Kurde, on ma tyle zwojej niepamięci, że aż bym kupiła wszystkie. Ale to by było 85 tysięcy. Znaczy w sumie i tak mamy bardzo dużo złota, ale na pewno sobie kupimy tej niepamięci... Zaraz. Nie, co ja gadam w ogóle? Dobra, wzięłam wszystkie. Nie wiem, czy to było mądre, głupie, czy jakie, ale mamy na pewno już zapas do końca gry. I jak coś spieprzę, to przynajmniej będziemy mogli to naprawić. Dobra, zostawiamy pochodnie. Przydałoby się udać najpierw do kręgu, bo do grobowca nie wejdziemy, dopóki nie zdobędziemy, wiecie,
Dobra, bo tutaj sobie wziąłem na głowę połowę zła, jakie istnieje. Powiem szczerze, nie chcę mi się bić z całą tą hołotą. Ewentualnie możemy właśnie zastosować na przykład deszcz ognia, żeby nam było troszeczkę tutaj swobodniej. Bo przecież to jest dramat. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Praktycznie nikt nie zginął, z wyjątkiem mnie. Także chyba mało mądra rzecz do zrobienia to była. Spróbujemy przebiec. Bo tutaj widzę, że jest trochę bezpieczniejsze towarzystwo. O ile można je nazwać bezpieczniejszym. No, ale jest chyba troszeczkę lepiej. Ja osobiście wolę z orkami się bić, tymi nieumarłymi, niż, wiecie, z tamtymi tymi. Więc no, jak na mój gust jest lepiej. Siemaneczko, dzień dobry. Witam serdecznie. I żegnam od razu. Dobra, tutaj wilki. Mówię wam, zostawimy tam to połacie, chyba, przeciwników. Bo nie musimy zabijać wszystkiego, co się rusza. Szczególnie, że oni nic i tak nie pilnują. I po prostu udamy się od razu na górę. Bo to, co się tam dzieje, to jest jakaś masakra i to jest jakiś żal.pl. Czy tutaj jest coś do zebrania? A, przepraszam, ten ogar i ten demon to się chyba mi zrespiły w powietrzu, bo bym sobie dała rękę uciąć, że przed chwilą niczego ani nikogo tu nie było. A to było najbardziej żałosne użycie broni, jakie znam. Ale useless shit. Ten złoty pierścień to tutaj był w ogóle za pierwszym razem. Przecież to są te same itemy, co tutaj były wcześniej. Nawet się twórcom nie chciało nic nowego dodać. Znaczy się nie dziwię, bo ja też bym nic nowego nie dodawała w takim wypadku. Natomiast, no, słabe. To znaczy, że równie dobrze możemy znaleźć stałe jakby rośliny tam, gdzie były. Tutaj będzie problem, bo jest dużo tych śmieciuchów. Niestety ja chyba nie Dobra, trafię z tej odległości, ale oni też mnie trafią. Albo i nawet nie. Zginiemy za chwilę. No właśnie. Jak dla mnie, ci wysłannicy ciemności to jest trochę taka przesada, bo... Jeżeli chodzi o resztę przeciwników, to jest całkiem względnie i... Bądź co bądź, no radzimy sobie z nimi. I to na naprawdę niezłym poziomie. Tylko, że no z resztą jest problem. No dajcie żyć, bo co, bo mała górka jest? No dramat. O matko, się wpierdzieliłam. Dobra, no w teorii żyjemy. No masakra. Dobra. Mamy to. Nie wiem, czy to było w 100% mądre podejście, żeby sobie tutaj wchodzić, ale chyba trochę jednak było. Ułatwiło nam to życie, nie powiecie mi, że nie. Błagam, żeby to była ostatnia świnia, która pilnuje. Nie jest ostatnia, ale to oczywiście maga dali. Zaraz zginiemy. Wow, udało się jednak nie zginąć. Co ty masz przy sobie? Nic ciekawego w ogóle nawet.
Dobra, zróbmy w ten sposób. Jeszcze się palę nawet do tego wszystkiego, nie? Tam jest ta wyspa Kretoszczura, a tam co jest? Tam byli przemytnicy już? Powiem wam, że nie wiem. Dobra, czy to są harpie i demony? Jak tak, to jesteśmy w niebie, bo z tym się stosunkowo prosto bije. To są chyba tylko harpie. Jeżeli tak, no to nie ma problemów. Dobra, tylko najpierw tą, bo tamta lata nade mną. Dobra. Tutaj mamy ten mech nagrobny właśnie i... To jest ciekawe, że mamy mech nagrobny troszkę. Dobra, i mieliśmy mieć pod kamiennym kręgiem, tak? To podejrzewam, że ona jest faktycznie pod... Tylko w którym miejscu pod? Zróbmy zapis gdzieś tutaj, bo się przyda. O, tam mamy tą skrzyneczkę. Bez lokatora byłoby ciężko ją dostrzec. Nie uważacie? Okej, okay, jesteśmy na ziemi. I teraz tak. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, nie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Stary klucz. To powinno nam wystarczyć. I teraz tak, zeskoczymy sobie tędy? Chyba nie. Możemy się tepnąć do wioski. Co ja sobie będę ułatwiać życie? Znaczy się utrudniać. Ułatwiać, utrudniać... W sumie zależy, w jakim kontekście na to spojrzeć. Do wioski. Ruszajmy w takim razie. Tylko gorzej, że ja chyba powinnam jednak w tym lesie zabić wszystko, jeżeli chcę, żeby było tak jakby Atanos wolne, nie? Podejrzewam, że trzeba będzie jednak wytłuc tamte paskudy pojedyncze. Tu jeszcze mamy jedną osobę i by chyba wypadało do niej zajrzeć, tylko tu jest znowu ciemno. Szkoda, że nie da się, wiecie, ustawić pod na przykład jedyneczkę... Dobra, może nie pod jedynkę, ale na przykład pod piątkę pochodni. Tak jak na przykład w Gothiku 3 możemy sobie robić, bo to by na pewno ułatwiło nam życie. Cześć, Fred. Ej, no dosłownie są rośliny w tych samych miejscach, tu sobie można to farmić. Czyli 9 szczawy królewskich moglibyśmy na Atanos w sumie chyba znaleźć. Hej, Fred, jednak żyjesz. Och, jak się cieszę, chłopcze. Roland, ty tu. Jak to możliwe? Jak widzisz? Przypłynąłem tu na Albatrosie. Co tu robisz? A jak myślisz? Schowałem się przed nieumarłymi. Obawiam się, że nie wszystkim mieszkańcom wioski udało się uciec. W każdym razie, Marbot i jego ludzie są martwi. Co? Cały garnizon zamku nie żyje. Może komuś udało się uratować, ale zapewne niewielu. Większość z nich teraz stała się nieumarłymi. Czy to nie potworne? Tak, jest to okropne. A co się stało z mieszkańcami wioski? Mogli ukryć się w lesie. Mam nadzieję, że zdążyli się schować. Zwłaszcza niepokoję się o Charlotte i o swoją siostrę. Z pewnością ty też. Co to za pytanie? Na pewno je znajdę, choćby mi przyszło przetrząsnąć każdy zakamarek na Etechanos. Dziękuję. Innej odpowiedzi od ciebie nie oczekiwałem. Dobra, to możemy przeklikać, bo to już nam niepotrzebne do niczego. No i teraz tak, wypadałoby właśnie... Jakim cudem ominęłam tu rośliny? Nie wiem. Wypadałoby udać się już teraz do tego grobowca. No właśnie, tam też są rośliny na górze, bo tam możemy stałą znaleźć z tego, co kojarzę. Tylko tam trzeba by było inaczej troszeczkę wejść. No i tu mamy całą ekipę z Warszawy, którą wypadałoby pokonać. Bo mamy takie zadanie jak ożywieńcy w lesie, nie?
No właśnie tutaj mamy sporo tych ożywieńców. Także niestety musimy się poświęcić. A jeszcze nie doszliśmy w ogóle do zamku, nie? To jest straszny dramat. Może spróbujemy jednak... Znaczy w maga będzie ciężko, bo... Ma bardzo dużo tego. Dobra, na szczęście sobie zrobiłam w miarę dobrą taktykę. Ojej, ty jesteś dalej troszkę. Dobra, ale w miarę nam się to nawet udaje tutaj w tym momencie. Możemy sobie wziąć tą obuchową broń. Założyć, bo mamy dwa golemy, więc się nie obejdzie bez niej. Ona na szczęście też ma dosyć fajne obrażenia. Tam jest kolejny mag, więc trzeba uważać. Na szczęście tylko golemy przyszły do mnie. Także myślę, że nawet nam to oczyszczanie tutaj tego miejsca pójdzie całkiem dobrze. Cały czas mam rozkminę, czy jak na przykład dalibyśmy sobie więcej w tom. Wiecie, w broń dwuręczną, to czy będzie lepiej nam się biło na przykład. O kurde. Ajajaj. W ogóle czasami mam wrażenie, że ten pierścień prędkości nie działa tak, jak powinien. O, teraz się udało ładnie wziąć pojedynczo. Dobra. Serio jeszcze dostałam, ale w ogóle widzicie, za ile te szkielety biją? Czy ja sobie dalej ustawiłam to zniszczenie ożywieńca? Bo jak tak, to możemy na takiego paladyna pierdzielnąć. No właśnie. Gorzej, że właśnie na tamtych nie działa, nie? Doleci? Doleciało. Tam jest kolejny paladyn. Jakbyś tutaj podszedł bliżej. O, jeszcze chodź. Dobra, no w teorii. Teraz jak się cofniemy. I tamten niestety biegnie. Dobra. Chyba taka będzie moja taktyka, wiecie, bo to ma troszeczkę więcej chyba sensu aktualnie. Przynajmniej dajmy sobie tą pełnię życia. Trzeba będzie w ogóle tak samo chyba się nauczyć pełni życia, bo ja chyba nie umiem tworzyć na stole alchemicznym, ale tego akurat nie jestem niestety pewna. To są już ci, no nie? Tak. Na szczęście trafiam. Dobra. Tam jest mag, a tam kościany wojownik. Doleci to? Chyba trochę za daleko stoję, nie? Dobra, na szczęście mag, widzę, nie chce mu pomóc. Dobra, no i do maga musimy podbiec normalnie, myślę. Dobra. No i co? Chyba możemy powiedzieć, że las już jest pusty, no nie? Nie mam żadnego wpisu, ale wydaje mi się, że nie będzie nic więcej, chyba że przeciwnik w krypcie. Okej, tutaj mamy takiego maga. Nie skastujesz tego, nie pozwolę ci.
No i mamy grobowiec. Także otwieramy. Mamy teleport i mamy 100 sztuk złota. Zanim użyjemy teleportu, to trzeba będzie iść do Sejana. Także zaraz to zrobimy. Tylko tam jeszcze widzę, że zostawiłam... W ogóle to jest ciekawe, te rośliny tam w podziemiach. Tam jeszcze zostawiliśmy jakiegoś przeciwnika i on będzie mi chyba utrudniał zakończenie. Kurde, to maga jeszcze zostawiliśmy. Gdybym w niego trafiła, to by było super. Ale nie może być tak pięknie w życiu chyba. Może teraz trafimy? Nie, powiem tak, odbija się to od niego. A ty możesz zejść na dół? O, byłoby zajebiście, jakbyś zszedł. Naprawdę, jakbyś tutaj... O, chodź tutaj, no. Wierzę w ciebie. Okej, spierdzielił się. Dobra. Przynajmniej teraz wiemy, że jest tutaj naprawdę w miarę już pusto w tym lesie. Tam już jest pusto, no to co? Lecimy do Sejana. Ajajaj, powiem wam, że naprawdę. Czemu w tej bibliotece jest tak cały czas ciemno? Zainwestowaliby tutaj w jakieś światło. Nie wiem, Sejan by tutaj przyszedł kuźwa z pochodnią i by było normalnie, no, a nie... Jeszcze tutaj tak strasznie gra laguje. Mówię wam to przez ilość przeciwników na dole, ale jakbyśmy wyłączyli lokatora, to będzie to samo? Chyba tak. Nie widzę za dużej różnicy. Albo i widzę? Nie wiem. Nie, ani trochę. Siema. Hej, ty. Znalazłem runę Lorda Sintrama, ale zdaje się, że ona nie działa. Pokaż. I co z tego? Tego się obawiałem. Magia runi stała się zbyt słaba, aby wykonać teleportację. W czym może tkwić przyczyna? Podejrzewam, że wszystkiemu jest winna wilgoć w krypcie. Ale w każdym razie, tej runi nie będziemy mogli wykorzystać. To jak mam się dostać do zamku? W runie pozostał jeszcze niewielki zapas energii magicznej. Przy odrobinie szczęścia, mógłbym stworzyć z jej pomocą zwój teleportacji. Składniki mam. Ale to może zająć jakiś czas, zanim go stworzę. Przyjdź jutro rano, wcześniej go nie skończę. A szybciej nie da się. Załoga Albatrosa będzie skazana na zagładę, jeśli ożywieńcy postanowią ich zaatakować. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Niestety, teraz potrzebuję więcej czasu. Przykro mi, ale szybciej nie będzie. On powiedział, że mam przyjść jutro, bo ja już nie zakodowałam. Tak jest. Dobra, no to lecimy od razu w spanko. Ajajaj, no nie powiem. Jazda bez trzymanki z tym wszystkim jest. Ojejku. Dramat, totalny dramat. Odpocznij do następnego rana. Znowu jedna z tych cholernych bestii! Teraz będziemy musieli poczekać, aż Sejan się odbaguje, o ile się w ogóle odbaguje. Bo możliwe, że się nie odbaguje. Chwila. Zwój jest już gotowy. Tak. Oto zwój teleportacji. Nie było łatwo przenieść pozostałą w runie magiczną moc do zwoju. Ale z pomocą Innosa, w końcu to się udało. Dobra, czyli mamy zwój. To zróbmy sejwika. I teraz tak, gdzie ten zwój jest? Teraz sobie go znajdźmy w tym gąszczu. Tu go mamy. No to co, lecimy. No, nie wierzę. Kurde, naprawdę. Z Marboda się została tylko kość szkieletu. Dobra, czy tutaj jest aż tak bardzo ciemno? Chyba jest w miarę, no nie? Lecimy od razu, nie tracimy czasu. Na górze nic nie będzie, bo była biblioteka. Do tych komnat nie ma co wchodzić, myślę. Dobra. Mamy zbrojownię.
Teraz możemy sobie legitnie pozabierać te miecze z Atanosu, bo, że tak powiem, i tak już nikt ich nie będzie chciał, nie? Dobra, tu jest sporo, widzę przeciwników. Tam na górze się coś dzieje. Kurde, Raimund nie umarły. Szkoda mi tych chłopów, nie? I to bardzo. Tutaj chyba nic się nie dzieje. A ty, przepraszam, co ty robisz? Halo? O matko bosko, oni tutaj cuda robią. Ale mi wpierdzielam zaraz, nie? Pewnie. Jezus, panowie, aż mi grę lagujecie, no. Wzięlibyście się zdecydowali, co wy robicie. Ten jeden to się chyba zabił? Nie, nie zabił się. Wiecie co, ja poczekam, aż on mi spadnie na głowę po prostu. Dobra. W sumie ułatwili mi panowie robotę. Tam są jakieś harpie. Cholera jasna. Co tu się odpindala, to ja nie wiem. W ogóle tu jest bardzo ciemno. Ci wszyscy przeciwnicy, to ja nie wiem, gdzie oni są. O nie, Oliver też został tym. To bardzo niedobrze. Ty, ale za takiego jednego jest 1000 expa, to jest bardzo dużo. Kufer Marboda. Ale jazda. Ej, halo! Nie, 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 zróbmy zapis, bo tu się cuda dzieją. Stać w imię Innosa, czy coś. Dzika harpia. Ale młyn. Dobrze, że oni nie mogą wejść przez to okno, bo by było naprawdę słabo. Będę musiała wam w postprodukcji troszeczkę to miejsce rozjaśnić. Boję się drzwi otwierać, bo boję się, że tam coś jest dla mnie niemiłego. No i mam rację. O Panie Chryste! Bez wyleczenia to zdecydowanie F12. Nawet nie będę próbować. Trzeba się uleczyć troszkę. Bo bez tego będziemy mieli lipę. Dobra, widzę, że tu jest bez... Tu było bezpiecznie, już nie jest. Chodźmy od drugiej strony może. Ale tu jest ciemno. Ale dramat. Ale zacina, ja nic nie widzę. Kurde, tylko ściana bulwo, no. Ta gra przesadza czasami. O matko bosko, się... No, nie mam całego dnia. Jeszcze ten mag zaraz tutaj wejdzie i dostanę po głowie. Ale dramat. Trzeba znaleźć tego lorda, bo jak go pokonamy, to wszyscy nagle umrą. A, on chyba tutaj jest, wiecie? No... Trzeba go zjechać, póki możemy. Wszyscy wtedy też padną. Udało się. Ożywieńcy. Dobra. Zaraz, 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 co? Wszyscy nie umarli, odeszli. A to, co to... Co to jest, jak nie umarły? Chyba, że oni się...
Tak, oni umarli, tylko na stojąco. No to nieźle. Kurde, harpie też pozdychały tak po prostu. No prawie wszyscy. Widzę, że taki mak nie umarł. No ale to już wiecie. Nie można oczekiwać, że wszyscy w 100% zdechną, bo to by było zbyt proste. Tutaj było takie fajowe zejście gdzieś i chciałabym zobaczyć, czy tam będą jakieś stałe mikstury na przykład, bo powinny być w teorii. Ale nie pamiętam, jak tam się schodziło i chyba mi się nie chce tego miejsca szukać. Dobra, to co? To wracamy do Sejana, myślę. No i zobaczmy. Do starej biblioteki. Niestety zapomniałam, że tutaj jest znowu ciemno. Ajajaj, kto to wymyślił? Nie mam pojęcia. Ale troszeczkę mniej tnie teraz? Nie, to jest cały czas tak samo. Czyli to jest po prostu kwestia tej biblioteki. Nie wiem, dlaczego ten teren jest taki bardzo tnący się. Nie mnie to oceniać. Hej, ty. Pozbyłem się nieumarłych w lesie. Dobra robota. W takim razie, jeden problem mniej. Zamek został wyzwolony. Finister i jego kreatury nie żyją. Chwała Innosowi. Odniosłeś wielkie zwycięstwo. Armia nieumarłych została zniszczona. Niech Innos cię błogosławi. Uczyniłeś niemożliwe możliwym. Po tym bohaterskim czynie, mieszkańcy naszego królestwa uznają, że jesteś wybrańcem naszego władcy Innosa. Co teraz będziesz robić? Szczerze mówiąc, jeszcze o tym nie myślałem. Ale na razie tu zostanę. Jestem pewny, że w tej bibliotece jest jeszcze sporo interesujących ksiąg. No to ruszaj w drogę. Powodzenia. Dobra, jeszcze mamy zadanie z ocalałymi, no nie? Tak jest, armia ożywieńców. Lorda Baldwina. No to teraz jeszcze musimy ogarnąć kwestię mieszkańców. To do wioski przede wszystkim. Szkoda, że aura nie zeszła, bo po pokonaniu zła powinno to być oczywiste, że taka ta właśnie armia śmierci, armia, aura śmierci powinna zniknąć, przynajmniej jak na mój gust. No a dalej jest, dobra. Tu jest bardzo ciemno, ale idziemy tylko do Freda mu powiedzieć, że już jest git. No i po problemie. Wysłałem ożywieńców z powrotem do Królestwa Beliara. Naprawdę. Wiedziałem, że sobie z tym poradzisz. Więc teraz mogę wrócić do swojej chaty, prawda? Oczywiście. Doskonale. To na razie. Do zobaczenia. Dobra, wybiegamy. Idziemy jeszcze do Ralfa i do Klausa. I jeszcze musimy iść do tamtej jednej jaskinki, wiecie której, nie? Tutaj już wszędzie jest na szczęście święty spokój. Dobra, dzień dobry, witam. Nic nie widzę. Wróg został pokonany. Czyżby to była prawda? Tak. Teraz wrócisz do zamku. Oczywiście. Już idę. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. W ogóle powinnam jeszcze w zamku otworzyć bramę chyba. I to był błąd, że tego nie zrobiłam od razu. Bo z zewnątrz się nie da otworzyć bramy, tylko z środka. No ale dobra, trudno. Ty, tutaj jeszcze żyją jakieś te odyńce. Niebywałe. Byłam pewna, że tędy szłam, a jednak nie. Znaczy szłam, ale w sumie nie cały kawałek, więc to z drugiej strony trochę nawet logiczne, że część rzeczy została jeszcze, część przeciwników nie wybita. Dobra, to było tutaj i tutaj na górę. Powiedzmy w takim razie, że Klaus już może wracać do życia. Nieumarli zostali zniszczeni.
Koniec koszmaru. Brawo. Doskonała robota. To znaczy, że można spokojnie wracać do wioski. Jeśli chcesz, możesz znowu polować. No, jeśli po umarlakach została jakakolwiek zwierzyna. Dobrze, to innym razem. Najpierw pójdę do wsi, oszacować wyrządzone przez nich szkody. Dobra, i teraz jeszcze nam została ta jaskinia. Tam nie byłam na dole u ludzi, bo z nimi jest bardzo dużo dialogów i to są w sumie dialogi, które się opierają na tym samym. Tam praktycznie każdy mówi to samo. Także uznałam, że sobie to pominiemy i tak naprawdę ja po prostu do tych ludzi zagadam, ale od razu im powiemy, że jest wolne miejsce i że mogą wracać. Bo szczerze mówiąc nie chcę na to tracić czasu na odcinku. Szczególnie, że no, oni nie mają nic do powiedzenia ciekawszego. Przy okazji, nie umarli, o których mówiłem, zostali pokonani. Tak. To dobrze. Teraz możecie wyjść z tej jaskini i wrócić na zamek albo do wioski. Gdzie? Do wioski albo do zamku. Gdzie chcesz. Tylko bądź tak dobry, zdecyduj o tym sam. Trzeba by spytać Kuenza, gdzie chciałby iść. Dobry pomysł. Życzę szczęścia. A może, ty go spytasz, gdzie jest Kunz? Myślę, że nie. Muszę już iść. Omówcie to jakoś sami między sobą. Nie umarli są martwi. Że jak? Myślałem, że już nie żyją. Ach, miałem na myśli. Poczekaj. To wygląda na trudne pytanie. Lepiej powiedz to Kinzowi, on jest mądrzejszy ode mnie. Hej, ty. Dobra. Nie wnikajmy. No i mamy tą jaskinię, gdzie był król szczurów, prawda? No i tutaj też się ludzie skryli. Nie wchodziliśmy tutaj, żeby ich szukać, ale oni tutaj byli. Tylko teraz, żeby znaleźć dobre przejście, to się trzeba będzie nagłowić chyba. Bo ja niestety nie pamiętam, albo jednak pamiętam, trafiliśmy. Jak się miewasz? Wszystko w porządku. Witaj, Rolandzie. W samą porę przyszedłeś, ponieważ... Tak, wiem o co chodzi. I dlatego przyszedłem, aby walczyć z nieumarłymi, którzy zalewają Etechanos. Więc sam Inous tu cię sprowadził i będzie wspierał w twoich poczynaniach. Może znajdziesz także mojego syna Klausa. Podejrzewam, że ukrywa się gdzieś w lesie. Dobra, pozwólcie, że sobie przeklikamy z nimi rozmowy. Jak będziecie chcieli, to możecie sobie poczytać w wolniejszym tempie. Znak chwała Innosowi. Hordy, dziękuję. Teraz dobrze. To tak na szybko. Witaj, to bardzo dobrze, ale chyba już, oczywiście, tak, masz dla mnie, gdybyśmy... Dziękuję. Dobra, to wiadomo. To sobie zostawimy, bo to jest miłość naszego bohatera, więc posłuchajmy całej jej rozmowy. Chwała Innosowi. Roland. Co tutaj robisz? Przybyłem na statku Albatros. Co u ciebie? U mnie wszystko w porządku. Martwię się tylko o Freda. Krótko po tym, jak uciekliśmy do lasu, straciłam go z oczu. Mam nadzieję, że mu nic się nie przytrafiło. Znalazłem Freda. Jest już bezpieczny. Chwała Innosowi. Więc już nie muszę się martwić. Kiedy to wszystko się skończy, znowu spotkacie się w wiosce. Dobrze. Zagrożenie minęło. Teraz możesz wrócić do wioski. O, to dobra wiadomość. A ty co będziesz robił? Muszę iść. Mam jeszcze sprawy do załatwienia. Dobrze. Do zobaczenia. Dobra, no i resztę postaci już przeklikamy. O, zobaczcie, Roland. O co ci chodzi? Posłuchaj. Dobry z ciebie, co ty mówisz? Właśnie tak, zostawiłeś, dosyć. Nie umarł, tak. Ja, akurat. Jak to, nie? No dobrze. Lord Baldwin. Lord, a czy powiedział, owszem, Tak, można. Dobrze. Ja też jestem paladynem, ale pies z tym chyba, nie? Witaj. O tak, w porządku, przybyłem tu na król. Mam nadzieję, zabili już większą, więc bądźcie, postaramy się. Po prostu stał się, prócz tego, o mnie. A, wiem dlaczego. Wróg został pokonany, dobrze.
No i została Charlotte. Witaj, Charlotte. Witaj. Jak leci? U mnie wszystko, mam nadzieję. Chwila. Znalazłem Freda. Dziękuję. Kiedy to wszystko się skończy? Chwała Innosowi. Chwila. Nie umarli, mówisz poważnie. Tak. Dobrze. Dobra, tepniemy się teraz my do wioski. Oj, pięknie, ludzie wrócili na swoje miejsce. Chodźmy do Freda, bo jeszcze jemu nie powiedziałam o tym, że znalazłam rodzinę. Hej, siema. Znalazłem naszych przyjaciół. Naprawdę. W jaskini przemyt. Charlotte z moją tak. Chwała Innosowi. Dobra. No i jeszcze w teorii Klausowi, ale Klausa już nie widziałam za bardzo. O, mam cię. Siema. To zakończymy questa. Och, nie martw, mam nadzieję. Dobra, to są chyba już wszyscy, nie? Armia ożywieńców mi się zaktualizowało. Teraz powinnam iść chyba do Sejana. To przecież wiadomo. Ale zobaczmy, co Baldwin powie. Udało mi się porozmawiać z ocalałymi. Tak. I co powiedzieli? Wygląda na to, że Marbot i większość jego ludzi nie żyje. Na Innosa. Straszne wieści przynosisz. To poważna porażka, przy czym nie tylko dla nas, ale także dla króla i Innosa. Strata tych dzielnych żołnierzy, to znaczący cios w nasze i tak już nieliczne siły. O, nieomal bym zapomniał. Jeśli znajdziesz jeszcze ocalałych, jeśli będzie to możliwe, dostarcz ich na statek. Wtedy przynajmniej uratujemy komuś życie. Wszyscy, którzy przeżyli, są bezpieczni. Dobrze. Siły zła na Etechaanos zostały rozbite. Doskonała robota, Paladynie. Wyświadczyłeś nam i Innosowi ogromną przysługę. Weź to w charakterze nagrody. Dobra, i zadanie się wykonało? Tak jest. Dobra, poszukiwanie Xardasa. Dobra, wiecie co jeszcze zrobimy na chwilę? Na szybciocha dosłownie. Pod zamek się będziemy teleportować. Chcę zobaczyć, czy sobie tutaj otworzyli bramę. No nie otworzyli, więc nie wejdziemy do środka. Ale wiecie co jeszcze bym chciała sprawdzić? Bo tutaj jest właśnie ścieżka. I... jak się tędy pójdzie... to tutaj chyba były jakieś szczawie królewskie jeszcze. Tutaj jest w ogóle roślinka. Korzeń leczniczy. Znaczy wiecie, to jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie można coś znaleźć, natomiast... kurde, nawet ta gra jest z początku. To już jest dla mnie wystarczająca odpowiedź, że tak naprawdę te same rośliny są w tych samych miejscach poukładane. Tylko nie wiem, czy mi się będzie chciało po prostu chodzić za tymi roślinami wszystkimi. Nie wydaje mi się, że będzie mi się chciało. Dobra, nie mamy już tutaj nic do zrobienia. Ja nie będę latać za szczawiami królewskimi jak kot z pęcherzem. Bo to jest bez sensu jak dla mnie. Zdobyliśmy jeden z prawdopodobnie 9, które tu były. Ale... mam dosyć maksowania tej gry, tylko po to, żeby ją maksować, więc po prostu się zdamy na takie typowe przechodzenie. Zagadajmy z Baldwinem. Świat nadal jest w dużym niebezpieczeństwie. Tak, masz rację. Trzeba zniszczyć Beyelhantszara, zanim zdoła wyrządzić jeszcze więcej krzywd i szkód. Armia nieumarłych jest zdolna zniszczyć całe życie na Ziemi. Więc musimy ustalić, gdzie ukrywa się Beyelhantszar. Zdaje się, że mam wskazówkę. Znalazłem tę mapę w grobowcu maga. Khm, zabierz mapę z powrotem. Zapewne będziesz jej jeszcze potrzebował. Teraz wiadomo, gdzie ukrywa się wróg. Ale obawiam się, że najpierw będziemy musieli popłynąć w inne miejsce. Dokąd? Do Nordmaru. Potrzebna nam pomoc Ardasa. Kogo? Ardasa. Tego odstępcy. Czy zdajesz sobie sprawę, czego ode mnie żądasz? Król ogłosił go wrogiem królestwa. A teraz chcesz, żebyśmy z nim współpracowali.
Nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy pokonać Beyelhantszara. Tylko Ardas jest na tyle mądry i doświadczony, aby nam pomóc w tej walce z tak potężnym sługą Beliara. Nie jestem pewien, czy masz rację, Paladynie, ale przemyślę twoje słowa. Musimy odpływać. Im wcześniej, tym lepiej. W takim razie, najlepiej popłynąć do Engardu. A stamtąd, przez góry, będziesz mógł dotrzeć w Nordmaru. Ale najpierw zajdź do króla i powiedz mu o swoich zamiarach. Jeśli król zaufa Ardasowi, to i ja mu zaufam. Najpierw wyjdziemy na otwarte morze, a potem dasz mi znać, abym wziął kurs na Engard. No i dobra. Moi drodzy, to jest moment, w którym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. W kolejnym odcinku udamy się, moi drodzy, na pozostałe wyspy, z wyjątkiem Tamory, bo tak jak już wspomniałam na początku tego filmu albo w poprzednim odcinku, nie pamiętam, w Tamorze jest bardzo duży poziom trudności, jeżeli chodzi o przeciwników, i są oni mocniejsi dużo niż na Atanos i na innych wyspach. Nie bez powodu, ponieważ tak naprawdę, żeby zakończyć tam wątek, musimy znaleźć diament, a znalezienie diamentu wcale nie jest takie proste i w sumie zdobędziemy go dopiero w Vengardzie, gdzieś tam chodząc sobie po Myrtanie. Także tak to właśnie wygląda i mamy do odwiedzenia dwie wyspy. Mamy wyspę Korsarzy, gdzie jest Mendoza, oraz mamy wyspę do odwiedzenia, wyspę Adarmos. Tam mamy parę małych zadań, dosłownie chyba 2 czy 3. Także myślę, że w kolejnym odcinku zaczniemy sobie od Adarmosu. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy chyba wziąć wyspę Korsarzy na warsztacik. Ale o tym jeszcze się zastanowię, się nad tym pomyślę. Dzięki wam jeszcze raz i do kolejnych materiałów. Cześć!